Pani Justyno, przed Panią nowe wyzwanie, serial Zakochani po uszy. Pani też już wpadła po uszy w ten projekt? Można powiedzieć, że tak. Cieszę się z tego projektu i cieszę się, że mogłam zagrać taką postać, jaką jest Patrycja. Patrycja, siostra głównego bohatera, którego gra Piotr Meyer, matka, samotna matka trójki synów. I jeszcze dodatkowo mamy psa Szelkę, którą przygarnęliśmy ze schroniska. Wiele się dzieje, chłopaki mają bardzo dużo energii, co się przekłada bardzo fantastycznie na sceny, bo są zabawne. Dodatkowo nie mogę sobie stworzyć szczęśliwego związku, więc mam nadzieję, że będzie coś napisane dla mnie. To jest w ogóle już fabuła na kilka sezonów, to może trzeba mieć nadzieję, że będzie trwała dłużej ta przygoda. No, może. A ja jeżeli mogę jeszcze zapytać, jak wyglądała Pani droga, żeby trafić do tego serialu, czy to jak to w ogóle jest u aktorów? Albo właśnie w tym przypadku konkretnym, casting czy jeden telefon? To akurat był casting, tak. Casting jeden był w Krakowie, drugi był w Warszawie. No i po tych dwóch castingach dostałam tą rolę, zadzwonili, że mam. Wiem, że te pytania się już pojawiały, ale muszę, bo niektórzy wygrywają castingi tak dobrze, że aż do Oscara ich to prowadzi. No i muszę tutaj zapytać, czy będą trzy Oscary dla Polski? Chciałabym, żeby były, prawda? Pragnęłabym. Ale co czas pokaże, no to zobaczymy. No, już myślę, że się trzeba cieszyć, że mamy trzy nominacje. Zimna wojna naprawdę zostanie zapamiętana na całym świecie. Tak, cieszę się, że jakby moja siostra jest też częścią tego tak wspaniałego filmu. Jestem dumna i naprawdę trzymam kciuki. Jest to wspaniały film. To pytanie sobie zadają wszyscy, czy jak ostatnio odebrała Pani któryś z telefonów od Joanny, od siostry, to nie było takiej nuty zawodu? Nie mówiła, że liczyła jednak na nominację dla najlepszej aktorki? Bo my bardzo liczyliśmy. Nie, chyba nie wiem. Szczerze, jakby nie miałyśmy takiej rozmowy, dlatego nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że ona się po prostu cieszyła, że są te nominacje do Oscara i jakby raczej tak się wypowiadała, że się bardzo cieszy, że Zimna Wojna ma trzy nominacje do Oscara i też się cieszy, że już cała ta promocja jakby już się uspokoiła, bo to trzeba powiedzieć, że w tej Ameryce to ciągle jest promocja tych filmów ale i udana, to. Tak, i udana. Więc w taki sposób się powie, że jest bardzo szczęśliwa i dumna, że ten film, w którym grała w Zimnej wojnie, dostał trzy nominacje do Oscara. A Pani planuje prywatną wycieczkę do Hollywood? Na razie nie mam takich planów. Czyli zdjęcia teraz najważniejsze, na tym się skupiamy. Tak. Czekamy na efekty. Bardzo pięknie dziękuję.